Towarzyszę, dzisiaj tylko dźwięk, więc będzie to mój głos w debacie dotyczący dekomunizacji. Więc dwa dni temu odbyła się w Warszawie debata organizowana no, chyba przez Fundację Naprzód, ale nie jestem pewien. No, w każdym razie no, panelistami byli Piotr Kiszewski, Roman Kurkiewicz, czy jeszcze jakaś pani, której nazwiska nie pamiętam debaty prowadził Misza Sarnicki no więc no, pierwsza taka uwaga no, jestem, jestem cały czas we Francji za pośrednictwem internetu mogłem obejrzeć całą debatę więc no, jest to na pewno krok w dobrym kierunku wielu warszawiaków no, tej debaty nie widziało, nie słyszało końcu na sali, z tego co widać było tam jakieś 20-30 osób no a ja tutaj z dalekiej Francji, no mogłem sobie to wszystko wysłuchać właśnie, no i postanowiłem właśnie e, zabrać głos w dyskusji więc tutaj no, to co chciałbym powiedzieć, no to no, mój głos w dyskusji jest, jest polemiką z tym co mówił Piotr Ciszewski no i na starcie chciałem powiedzieć, że, że, że Piotr Ciszewski robi bardzo dobrą robotę w sprawie właśnie walki z dekomunizacją, no i, i, ta, i ta debata jest tego przykładem. No, ale no jak już się zabiera głos właśnie krytyczny, no to nie po to, żeby, żeby chwalić, więc mimo całej dobrej roboty, jaką Piotr Ciszewski wykonuje, no jednak są pewne rzeczy, których dobrze nie robi, no i to jest właśnie treść wypowiedzi, więc no o co chodzi? No chodzi o, ogólnie o to, no, że linia prezentowana w wystąpieniach Piotra Ciszewskiego na tej konferencji była, mniej, była taka strasznie asekuracyjna, a więc e, rzecz dotyczyła działaczy komunistycznych, e, e, no właśnie... I w drugiej Rzeczpospolitej, i później, no i jakby jego linia była taka, no, że, że to byli bardzo ideowi, szlachetni ludzie, i nie można ich obwiniać za błędy Stalina. A więc, że nie można, więc Piotr Hiszewski bronił takiej tezy, że właśnie. Komuniści przedwojenni, oni nie wiedzieli nic o Stalinie, że nie mogli wygoglować, dowiedzieć się, co w tym Związku Radzieckim słychać. No i ponieważ właśnie oni nie wiedzieli, że w tym Związku Radzieckim jest tak źle, no to no nie można przedwojennych komunistów obwiniać za, za stalinizm. Więc no jest to teza, z którą ja się całkowicie nie zgadzam. No i, no i tak, no najpierw może zanim, zanim tutaj porozmawiamy o polskich komunistach, to porozmawiamy o Polsce. Yy, właśnie międzywojennej, no zresztą, zresztą na tej debacie, o której mówię, no to padło dużo ciekawych uwag, no, na temat Polski, właśnie, że, że Polska była piekłem dla robotników i dla chłopów, a także dla mniejszości narodowych, no ale jeszcze tutaj chciałbym to tutaj tak przypomnieć, więc Krótka historia II Rzeczypospolitej to przede wszystkim no, niepodległość i późniejsza wojna, właśnie polsko-bolszewicka, oznaczała de facto represje wobec robotników i represje wobec komunistów pod zarzutem agenturalności no, na rzecz Związku Radzieckiego, więc trwały rozstrzeliwania, zamykanie w więzieniach. I te represje wobec komunistów trwały całą Drugą Rzeczpospolitą, to znaczy za sam fakt rozdawania ulotki można było, trafić, można było trafić do więzienia. No ale ten właśnie represyjny charakter II Rzeczpospolitej nie dotyczył tylko i wyłącznie komunistów, więc mamy tutaj przede wszystkim no rozstrzeliwania robotników, mamy element, mamy właśnie taki epizod bardzo ważny. Robotniczego powstania w Krakowie, które zostało trwa, krwawo stłumione Mamy przewrót majowy, kilkaset ofiar. Mamy później, no mamy oczywiście wszystko to, co się wiąże z późniejszym przewrotem majowym, czyli rządy sanacji, czyli, czyli dyktatura, czyli Bereza Kartuska. No i mamy no, ten krwawy element strajku chłopskiego. Z 1937 roku, który był rozstrzeliwany właśnie przez, przez polską policję, przez wojsko. Więc jednym słowem, no, jeśli my przeanalizujemy całą historię dość krótką, no bo to jednak tylko 20 lat, ile przemocy, ile przemocy w tej II Rzeczpospolitej było właśnie w stosunku do robotników, w stosunku do chłopów, w stosunku do ludzi ubogich, w stosunku do mniejszości narodowych. Po prostu no, całe to państwo było oparte na przemocy. No i teraz tak, no, przemoc ta, my możemy tylko, no, no dyskusja, dyskusja o przemocy to jest, to jest dyskusja taka psychologiczna, no, więc wróćmy do tego Stalina, więc teza, teza właśnie Piotra Ciszewskiego jest taka, no, że, że przedwojenni komuniści, oni nie wiedzieli, co się dzieje w Związku Radzieckim. Więc no, mi się wydaje, że było zupełnie na odwrót. I, i, jeśli, i to nie jest tak, że, że yy, no jakby jak my już tutaj rozmawiamy o tym Stalinie, to jedną rzecz, którą trzeba zrozumieć, to osoby, które cierpią, osoby, które są represjonowane, osoby, które mają w swojej rodzinie kogoś, kto został albo zabity, albo no właśnie represjonowany przez, przez kogokolwiek. No to kiedy on widzi, widzi gdzieś daleko jakiegoś sojusznika, który z podobnymi ludźmi się, się potrafi rozkwa, rozprawić, no to on w ten sposób no, darzy, darzy tą postać od razu jakimś takim kredytem zaufania. No i to widać, no, że im więcej Związek Radziecki stosował przemocy, tym większa była miłość do Stalina. No, apogeum tej miłości do Stalina na świecie to jest końcówka II wojny światowej, to jest bitwa pod Stalingradem, to jest moment, kiedy no cały, cała Europa i właściwie cały świat zagrożony przez faszyzm, ale przede wszystkim mówimy tutaj o Europie, o Europie podbijanej przez, przez Niemców, Europa, Europie, w której no dochodziło do czystek etnicznych, do, do Holokaustu, do prześladowań, do wszystkiego co złe więc w tej Europie no właściwie no ludzie, był taki moment że ludzie właściwie całkowicie stracili nadzieję na to, że, że, że jest jakakolwiek szansa no, ocalenia, no taką szansę na pewno tako, taki brak nadziei na pewno mieli Polacy w momencie kiedy rząd polski uciekł kiedy właściwie no, wszystkie siły jakieś tam tego wojska polskiego no, no się wycofały z walki i, I tam po kolei. W pewnym momencie po prostu no, doszło do takiej sytuacji, no, że Polska była okupowana. Brak, y, no i, i, i bez nadziei, takiej, no, bez nadziei, brak, brak jakiejkolwiek wiary w to, że, że, że można, że można, że, że można to jakoś skończyć. No. I w momencie pojawienia się właśnie no. Y, Najpierw tą nadzieję pokładano w Zachodzie. Później tą nadzieję pokładano tam... Cały czas szukano jakiegoś, jakiegoś sojusznika, no ale po kolei no, upadały kolejne państwa europejskie. W końcu no, Anglia no, też, która właśnie niespecjalnie się kwapiła, żeby, żeby z tym Hitlerem walczyć, to w momencie, kiedy no, ten ciężar wojny spoczął na, na Związku Radzieckim, kiedy Związek Radziecki zaczął odnosić swoje pierwsze sukcesy, kiedy Związek Radziecki zaczął no, wreszcie tych Niemców zabijać, kiedy pojawił się Stalingrad, pojawił się kurs, pojawiły się inne zwycięskie bitwy. Jednym słowem, kiedy no, iluś tych Niemców zaczęło być mordowanych, wtedy miłość do Stalina rosła. Więc można tutaj stworzyć taką funkcję geometryczną i udowodnić, że im więcej przemocy w Związku Radzieckim, im więcej przemocy na rozkaz Stalina, tym większa była miłość do tego Stalina. No ale, ale my tutaj mówimy właśnie o latach 20., o latach 30., kiedy no nie było, kiedy raczej, raczej te, te elementy przemocy w Związku Radzieckim, one dotyczyły jakby tylko kwestii społecznych w Związku Radzieckim. No i, no i możemy sobie tylko wyobrazić no, jakiegoś polskiego robotnika, którego, no, który stracił no, czy brata, czy, czy siostrę, czy kolegę właśnie no, w czasie jakiegoś strajku, gdzie po prostu no, przyszła, przyszła policja, e, przyszła policja, czy przyszło wojsko i tego robotnika zamordowano. No i, i Piotr Ciszewski, no on na tej konferencji, on przedstawia taką, taką naiwną wersję, no, że ci, że, że, że ci, polscy komuniści, no to oni to właściwie byli tacy, jak, jak, jak ci dzisiejsi tutaj lewacy, no, że to takie, no, nie wiem, tacy przesiąknięci jakimś takim pacyfizmem, że po prostu, no, nie wiem, kiedy idzie, są tutaj, przemoc, przemoc państwowa, no to tacy lewacy właśnie z KPP przedwojennego przypnął się łańcuchem i będą krzyczeć yy, no pasa czy coś w tym rodzaju. Więc mi się wydaje, że, że ci polscy komuniści, no, byli troszkę inni, no i, i tutaj warto, warto zrozumieć, no, różnice, yy, no właśnie w w sprawiedliwości w państwie robotniczym, o sprawiedliwości w państwie burżuazyjnym. No w państwie burżuazyjnym, no to my możemy przedstawić tą sprawiedliwość, czy właściwie niesprawiedliwość, na przykładzie dobrze znanym Piotrowi Ciszewskiemu, czyli przykład Jolanty Brzeskiej. No, ja dam oczywiście tej sprawy aż tak dobrze jak Piotr Ciszewski nie znam, no ale z tego co wiem, no to, to mniej więcej wiemy tyle, no, że, że ta pani Brzeska. Została wywieziona do lasu kabackiego i spalona za swoją działalność, właśnie sprzeciwu wobec kamienicznika. Więc nie wiemy dokładnie, kto tą panią do lasu kabackiego wywiózł, kto ją oblał benzyną i kto ją podpalił, ale można, można tutaj wywnioskować, no kto na tym skorzystał. No więc sprawiedliwość, czy raczej niesprawiedliwość burżuazyjna to jest domniemanie niewinności dla burżuja. Czyli po prostu no, składa się tutaj wielki obowiązek na państwie, że to państwo ma tutaj wynająć 50 Sherlocków, czy jakichś detektywów Kolombo, którzy będą wnikliwie szukać i jak oni w końcu znajdą dowody, jak oni udowodnią winę, to wtedy dopiero można kogoś skazać. No w każdym razie jest domniemanie niewinności burżuja i, i, i sąd jest od tego, żeby jemu tą winę udowodnić. No a ponieważ no, wina nie została udowodniona, to mimo że tam ileś lat minęło, no to właściwie nikt, nikt w procesie Jolanty Brzeskiej nie został skazany. No więc różnica w Związku Radzieckim wyglądała. In, no, no, ta sprawiedliwość w Związku Radzieckim wyglądała inaczej. To znaczy mamy do czynienia z państwem robotniczym, i w tym państwie robotniczym, w przypadku jakiejś przemocy, w której bierze udział burży, no to mamy przede wszystkim domniemanie winy. Czyli ja tak sobie wyobrażam sprawiedliwość no, w, sprawie, w sprawie pani Brzeskiej, no, że, że powinno być jasne dla jakiegoś kamienicznika czy dla burżuja, że to jemu powinno zależeć na tym, żeby znaleźć winowajców. Bo jeśli, nie nie, jeśli ten kamienicznik nie znajdzie tego winowajca, no to on, on jakby no, z automatu powinien po prostu odpowiedzieć. Więc po prostu, no, no, ja sobie wyobrażam to no, sprawiedliwość na przykład w kwestii Jolanty Brzeskiej, że nawet jeśli nie chodzi o to, żeby państwo dzisiejsze państwo, znaczy dzisiejsze państwo to tego nie zrobi, no ale państwo po rewolucji, no to powinno wziąć pierwszego lepszego kamienicznika, najlepiej od razu dziesięciu, ponieważ nie można ustalić, kto dokładnie, kto dokładnie to Jolantę Brzeską wywiózł i podpalił no to my po prostu no zasady, tą zasadę właśnie domniemania niewinności, my stosujemy domniemania winy, czyli z, z, zakładamy z góry, że każdy, każdy burżyk, każdy kamienicznik, on się dorobił na krzywdzie ludzkiej. My nie potrzebujemy dowodu, czy to jest akurat krzywda Jolanty Brzeskiej, czy krzywda jakiejś innej osoby. No zbudowanie no bogactwo jednych w systemie kapitalistycznym jasno wynika z nędzy innych. Więc no ja wolę, wolę ustrój, w którym dziesięciu no, burżujów poniesie karę za to, że jakiś robotnik, czy jakaś, jakiś lokator, czy ktoś inny został, został skrzywdzony, i nawet jeśli w tej konkretnej sprawie się okaże, no, dobra, no, że ten burży akurat w tej sprawie nie uczestniczył i, i za to jest no, tutaj no, nie zawinił to mamy, mamy pewność, mamy całkowitą pewność że on zawinił że on zawinił w jakiejś innej sprawie. My nawet nie musimy się bawić tutaj w dochodzenie. No. To, że jest bogaty, to, że posiada to wszystko, no, jest y, najlepszym dowodem jego przestępstwa. W tym razie no, nie chcę tutaj się rozwodzić o sprawach abstrakcyjnych, właśnie no, systemu sprawiedliwości w Związku Radzieckim w czasach Stalina. Po prostu, moim zdaniem, no, robotnicy, komuniści, polscy, działa działacze KPP przedwojennej doskonale wiedzieli, że no, co to jest Związek Radziecki? Że jest tam no, proces zaostrzającej się walki klasowej i że różne pasożyty społeczne, różne kułaki, różne burżuje no, nie mogą spać spokojnie. I to, I to różniło to społeczeństwo od społeczeństwa kapitalistycznego, czy w drugiej RP, czy w trzeciej RP, gdzie właściwie burżuje, burżuje są całkowicie bezkarni i. I, I więc no, dla, dla polskich komunistów no, y, przemoc stosowana w Związku Radzieckim y, na rozkaz Józefa Stalina nie była czymś, co ich od tego Stalina jakby odstraszało, y, tylko ja bym zaryzykował tezę, że im właśnie Stalin tej, tej przemocy wobec wrogów klasowych stosował więcej, tym bardziej oni tego Stalina kochali. No, w każdym razie no, wnioski praktyczne z tego, co y, mówi Piotr Ciszewski na tej konferencji, no to to jest takie no, odgrzewanie tego starego kotleta, tej teorii śmierdzącej właśnie dwóch totalitaryzmów. że były tutaj w czasie II wojny światowej, to było zderzenie dwóch systemów totalitarnych, właśnie no, z jednej strony to była III Rzesza, no i w kontekście właśnie tego, co się działo w Polsce po II wojnie światowej, no, to jakby kontynuacją trzeciej Rzeszy są, są wyklęci, czyli Brygada Świętokrzyska, kolaboranci i tak dalej, i tak dalej. No więc z jednej strony mamy, mamy złych wyklętych, z drugiej strony mamy zły Urząd Bezpieczeństwa i złe NKWD. Więc no jest to, jest to koncepcja, której ja całkowicie nie akceptuję, całkowicie się z tym nie zgadzam. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że po prostu mieliśmy do czynienia no, z, z klasycznym, był, był to po prostu klasyczny, yy, klasyczny konflikt dobra ze złem. Z jednej strony właśnie było, były siły dobra prezentowane przez właśnie służby mundurowe Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i te siły dobra walczyły o, re, o po prostu no, re, re, rewolucję społeczną, która miałaby się w tej Polsce dokonać. Wszystko to, co. Yy, no i ogólnie no to cała ta rewolucja społeczna jest zaprzeczeniem systemu kapitalistycznego jaki był wcześniej, no i jaki teraz jest no, niestety odbudowywany, czy właściwie już, już został odbudowany. No, i z drugiej strony, z drugiej strony mamy, mamy tych wyklętych, ale problemem i, i to jest to, co mnie, i to, mnie i to jest to, co mnie co, co mnie razi, jakby wśród całej tej lewicy zajmującej się de dekomunizacją, że oni skupiają się na, na, sprawach, na sprawach takich skrajnych, to znaczy, a my nie lubimy wyklętych, bo, bo wyklęty to zabił jakieś dziecko. A, my to nie lubimy wyklętych, bo wyklęty to był jakiś tam, bo byli, stosowali pogromy antysemickie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednym są, a, my to nie lubimy wyklętych, bo, bo, bo oni mieli broń niemiecką. Jednym słowem, no, skupiają się na właśnie, na takich detalach, i można by między wierszami no, zadać pytanie, no dobra, ale wyobraźmy sobie przeciwników Polski ludowej, którzy ani nie są antysemitami, którzy ani nie, nie, właśnie nie, nie dostawali broni od Niemców, którzy ani nie wiem nie, nie mordowali dzieci. Jednym słowem, no takich właśnie, no tak jak ten. Mm, no, jak mu tam było? No ten z powieści Popiół i Diament, no że właśnie mamy takiego wyklętego bez skazy, no tego granego przez Byszka Cybulskiego, no że, jakiś, że to taki właściwie sympatyczny chłopak, nie wiedział co się dzieje i jak, no po prostu no, nie zrozumiał sytuacji powojennej, no to, to został żołnierzem wyklętym i, i tak Więc nie... To jest błąd towarzysze, to jest błąd Piotrze Ciszewski. Największą zbrodnią wyklętych nie było to, że oni byli antysemitami. Największą zbrodnią wyklętych nie było to, że oni tam jakieś dziecko zabili. Największą zbrodnią i tak mógłbym kontynuować. Największą zbrodnią żołnierzy wyklętych był fakt sprzeciwiania się nowej władzy, władzy robotników i chłopów, władzy, która chciała w Polsce dokonać rewolucji społecznej. I oni się temu przeciwstawiali, więc nie ma co się skupiać na szczegółach, na detalach, właśnie na tym barbarzyństwie tych wyklętych. Trzeba się skupiać na ich programie. I trzeba jasno powiedzieć, że każdy, i tutaj można zacytować Cyrankiewicza, że każdy prowokator, który podnosi na, rękę na władzę ludową, nieważne, czy on jest, no jakby takim skurwysynem mordującym dzieci, jak ci żołnierze wyklęci, czy jak jest jakimś tam innym, no, wrogiem Polski Ludowej, choćby nawet określał się mianem marksisty, mianem marksisty antystalinowskiego. Wszyscy oni, którzy walczyli z władzą ludową, to jest jedno i to samo ścierwo. No w każdym razie, no te wszystkie osoby, które chcą naprawdę prowadzić walkę z dekomunizacją, to y, walka z dekomunizacją nie polega na tym, że wy po prostu no, głośno y, krytykujecie żołnierzy wyklętych. Walka z dekomunizacją to jest pokazanie, y, to jest przede wszystkim obalenie kłamstw dotyczących NKWD, dotyczących PPR, dotyczących Milicji Obywatelskiej, dotyczących Urzędu Bezpieczeństwa w propagandzie ipn tych ludzi przedstawia się jako jakiś no po prostu zbrodniarzy, ludzi odpowiedzialnych za wszystko co najgorsze, że po prostu sadystów, morderców... Nie? I dopóki wy nie jesteście się z tym w stanie zmierzyć, z tym mitem, że po prostu, no, y, i nie będzie, nie dostrzeżecie, że właśnie, no, te y, służby mundurowe Polski Ludowej były awangardą, rewolucyjną awangardą w walce z polską reakcją, no to cały ten wasz wysiłek, no, organizacyjny i propagandowy, no, no jest jest troszkę, no nie chcę powiedzieć bez sensu no ale on jest niewykorzystany tak jak trzeba, bo prędzej czy później no, no zostaniecie no, doprowadzeni w jakiejś debacie właśnie do pytania a, a co wy sądzicie o Stalinie a co wy sądzicie o, o Bierucie, a co wy sądzicie o o, o o Bermanie i no w momencie kiedy wy właśnie no, stosujecie taką tutaj taktykę uników, takiego asekurantstwa, zaczynacie przepraszać i mówicie, a nie my to właśnie Właściwie zgadzamy się z Wami, my też nie lubimy Stalina, my tylko bronimy tych dobrych komunistów, tych, co ginęli w Hiszpanii, bo my w ogóle to bronimy tylko tych komunistów, co ginęli, a broń Boże nie będziemy nigdy bronić jakiegoś komunisty, który, który miał uczelność miał miał nie zginąć, tylko zabijać, a nie, nie takich to nie będziemy bronić. No więc tyle chciałem powiedzieć, no możecie sobie wyobrazić, że właśnie, że, że ten głos padł w debacie, no ale, no więc, no, no oczywiście na koniec tutaj, no pozdrawiam Piotra Ciszewskiego, liczę na, na dalszą aktywność właśnie walki z dekomunizacją, no ale także, no liczę na, 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 na jakąś tam, no, zmodyfikowanie przekazu. No, to nie może być tak, że po prostu no, no, że na spotkaniu o dekomunizacji no, panelista zajmuje się krytykowaniem Stalina. No. Naprawdę, to jest żałosne. Znajdźcie sobie inne osoby do, do, do krytykowania. No. pozdrowienia towarzysza.